Jasmi. Żył sobie młynarz. 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 Który przed śmiercią chciał spisać testament. Więc wezwał do siebie trzech synów. Więc wezwał do siebie trzech synów. I teraz ja? Dam ci DarekŁy, a tobie Janek Osła, a tobie Antek nasz, mojego ukochanego kota. Kota? Co? Kot nagle przemówił ludzkim głosem. Kot nagle przemówił ludzkim głosem. Ja nie jestem zwyczajnym kotkiem. Daj mi buty, worek i kapelusz i zajmę się resztą. Poszedł kot do lasu. Kot po czasie, po długim czasie złapał królika. Ha, dobra, idziemy do zamku. Kot przeszedł długą drogę do zamku. Proszę o audiencję u króla. Dobrze, możesz wejść. Królu, chcę ci ofiarować ten dar małego i słodkiego króliczka. Króliczek będzie moim pupilkiem. Dziękuję ci, kocie. Czyim kotem jesteś, jeszcze się mogę zapytać? Jestem kotem Jerzego Bumbarabasz. Jerzy Bumbarabasz. Okej. Okay. I mogę się jeszcze o coś zapytać? Tak, śmiało, kocie. Gdzie przejeżdżasz swoją karocą obok jeziorka? Kot skończył rozmawiać i wpadł na plażę. Kot skończył rozmawiać i wpadł na plan. Okej, okay. Zaproszę mojego pana, żeby wszedł do wody. Schowam jego ubrania, a wtedy się ziści mój plan. Kot wszystko szykuje. Okej. Okay. Idź się wykąpać. Okej, okay, będę się kąpał. O nie, to sorry. Tutaj. Dobra, będę się kąpał. Ale o co chodzi? Zaraz ci powiem. Najpierw się kąpię. Nagle król przyjechał z karocą. Nagle król przyjechał z karocą. Się okazało, że jechała razem z nim córka jego. Się okazało, że jechała z nim jego córka. Nagle król usłyszał znajomy dźwięk. Wyszedł przez okno i zobaczył kota. Wyszedł na zewnątrz i zobaczył kota. O, panie! Mojego pana! Jerzego Bumbarabasz okradziono z ciuchu! Król poszedł dać księciu ciuchy. Więc król
poszedł dać księciu złoty ciuch. No złote, a co, nie mogą być złote ludzie? Ja jakby to nadal wasuję. Tutaj jest po... kąpię się w strumyczku. Okej. Okay. No to teraz mam takie małe pytanko. Kto go okradł? Zbójnicy! Zbójnicy! Okradli go z ciuchu! No to proszę. Księciu Jerzy Pomarasz, daję ci ciuch. Proszę, ubierz się. Już ubrałem się. Okej. Okay. Teraz wszyscy... Może chcesz się z nami przejechać? Zawieziemy cię do twojego królestwa. Tak, to dobry pomysł. I... Kot pokazał Lokajowi, gdzie ma jechać. Ale nie wiedział, że kot, że to jest straszny zamek Kugra. Ale nie wiedział, że to jest straszny zamek Kugra. Więc pojechał, a kot pobiegł na skrót. Więc pojechał. Więc pojechał, a kot pobiegł na skróty. Ale i powiedział, że to jest zamek Jerzego von Barbarosz.